Światowa Rada Złota opublikowała bardzo ciekawy raport związany z wyzwaniami, które stawiane będą przed rynkiem złota w kolejnych 30 latach. Jak twierdzi prezes Światowej Rady Złota, można wyodrębnić takie cztery główne elementy, główne obszary, w których te wyzwania będą się pojawiać. Pierwszym na pewno jest rosnąca zamożność społeczeństwa, szczególnie w rynkach wschodzących. Mamy tutaj na myśli głównie oczywiście Chiny, Indie, gdzie ta konsumpcja złota jest na najwyższym światowym poziomie. W samym roku 2017 już popyt na złoto lokacyjne i w formie biżuterii w samych Chinach osiąga praktycznie 1000 ton. Drugim z takich elementów to jest oczywiście rzeczywistość, z którą stykamy się już dzisiaj. Świat idzie do przodu, świat rozwija się w nowych technologiach. Zdobycie nowych możliwości dostępu do samego złota, które będą przyjazne, powszechne w formie aplikacji mobilnych, które pozwolą na zakup złota, sprzedaż złota, gromadzenie kruszcu, również jest dużym wyzwaniem. Trzeci obszar, który jest stawiany w gronie tych fundamentalnych wyzwań, to jest kwestia zapewnienia odpowiedniej podaży przy wciąż rosnącym popycie. Wydobycie musi w następnych 30 latach nadążać za tym popytem, jednocześnie nie może być niższe aniżeli dotychczas. A co za tym idzie? Musi ewoluować forma wydobycia złota po to, żeby jak najmniej wpływać destrukcyjnie na środowisko naturalne, ale również na lokalną społeczność. Wszystkie te obszary związane od wydobycia, od znalezienia tak naprawdę pokładów złota, do dostarczenia tego złota na rynek, do dostępu, do formy zakupu tego złota, stawiają przed wszystkimi uczestnikami tego rynku na pewno ogromne wyzwanie, ale to tylko pokazuje, że natura złota cały czas pozostaje niezmienna. Warto je mieć i cały czas rozbudza ona pożądanie.